Po raz kolejny do Sosnowca zjechali miłośnicy starych samochodów. Rozpoczęła się tam Classic Mania. Od 8 lat, zawsze w ostatnią niedzielę września, widzimy się tutaj, w tym miejscu, aby spotkać się, wymienić doświadczeniami, pochwalić się swoimi pojazdami, tak? Pojazdami najróżniejszymi, bo mamy zabytkowe motocykle, motorowery, mamy samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, nawet zabytkowy tramwaj uczestniczył teraz w paradzie, więc wszystko, co stare, jest na Classic Mania. Najstarszy samochód pochodzi z 1934 roku. To polski Fiat 508. Na zlocie pojawiła się też Skoda 100. Kiedyś jechałem z towarem i w Komisie zobaczyłem takie podobne auto. No i mi się tak spodobało, że je kupiłem. I proszę powiedzieć, zawsze pan lubił stare samochody, czy akurat to pana urzekło? Ogólnie lubię stare samochody. Podobała mi się większość starych samochodów. No ale jak to mówią, stare auto, młoda żona. No na razie no, muszę nowe błotniki, pomalować go chcę. W środku już jest zrobiony. No jeszcze tak no powoli trzeba będzie grzebać, nie? Przy silniku i no to jest nieuchronne. Kolejnym pojazdem, który można było zobaczyć na Classic Mania, była dwudrzwiowa limuzyna Octavia Super z 1962 roku. 100% jest odrestaurowany, został rozebrany do śrubki i złożony z powrotem. I efekt widać na załączonym obrazku. A skąd u pana takie zamiłowanie do starych samochodów? No coś trzeba robić, nie? Można iść do baru z kolegami, albo gdzieś tam wyskoczyć, a ja sobie takie coś wybrałem. Pan postanowił oddać się motoryzacji. No, pojechałem kupić mopika. Jak ktoś ze Śląska wie, to co to jest mopik, Simpsonka, a kupiłem Skodę. Classic Mania, a więc sosnowieckie spotkanie starych samochodów, to impreza, która na stałe zapisała się już w kalendarzu imprez. Wydarzenie odwiedza średnio około 250-300 pojazdów zabytkowych z całej Polski i Europy. SK Info.